Dzień dobry. To właśnie dzisiaj w końcu udało mi się znaleźć trochę wolnego czasu, aby w końcu skupić się na tym, a w zasadzie na tym, co wy nagraliście o czupakabrze cmentarnej. Dlatego też ja wracam kończyć montaż i słuchać, jak wam smakowało albo nie to piwo, a wy, no cóż, oglądajcie. Czupakabra cmentarna, Browar Harpagan, JD Overdrive, Chmielobrody, waszymi słowami. Lecimy! No i tym sposobem dopłynęliśmy do końca dzisiejszego 112 odcinka podziemnej sceny z Lotu Ptaka. Bardzo serdecznie dziękuję wam, że byliście ze mną przez tą ostatnią godzinę i standardowo zapraszam was na drugi utwór mojego ulubionego dzisiaj zespołu, a będzie to zespół JD Overdrive i usłyszycie mój absolutnie ulubiony numer tego zespołu, czyli Ball Breaker. Także to tyle na dziś i do usłyszenia za tydzień. No dobra, audycja nagrana. Fajny set mi wyszedł. Kurde, naprawdę fajny set mi dzisiaj wyszedł. No to chyba należy mi się piwo. Co ja piwo mam? O wow. O jak to pachnie. Jeszcze. O jak to smakuje. Delikatne. Gładziutkie. Idealnie zbalansowane. No za mała goryczka jak dla mnie, ale oprócz tego fenomenalnie gładkie piwo. Co ja w ogóle piję? Czupakabra cmentarna. DDH New England Double IPA z browaru Harpagan. Okej. Okay. 7% alkoholu. Nie czuć. 19% ekstraktu. No, to już wiemy, dlaczego jest pewne. Mega jest to piwo. Jest to piwo naprawdę świetne, mega chlalne, idealne na takie gorące dni jak dzisiaj. Polecam. Czupakabra cmentarna. Jakie wrażenia? W aromacie cytrus, kokos i nafta. W smaku przede wszystkim goryczka. Goryczka. Czuć goryczkę. Żadne słodziaki. Goryczka. Porządna nejpa. Że nie sensoryczne szkło? Każdy bitgeek jest sensorykiem z urzędu. To mówiłem ja. Władimir Auganów z blogu rezydentkgb.com i browar domowy katolik. Polska gra przeciwko Słowacji na Euro. A ja gram z Harpaganem, Chmielobrodym i JD Overdrive w jednym teamie i próbujemy piwa Czupakabra cmentarna. Piwo jest bardzo gładkie, owocowe, typy dojrzałych owoców, że spinie, banany. Piwo jest bardzo gładkie, lekko alkoholowe, trochę drapie w gardło, ale jest całkiem nieźle. Piwo jest jaśniejsze niż na filmiku. Mętne, ale jest bardzo gładkie i bardzo dobre. Ponoć sztuką jest wybrać odpowiednie danie do piwa, a mi się wydaje, że sztuką jest też dobór odpowiedniego tła. Ale jak widzicie, mamy to. Piwo to Czupakabra cmentarna, a za nami uroczy cmentarz z Armii Ciemności. Nie ma lepszego sposobu na celebrowanie zakończenia kariery. Zdrówko. Siema, to Wiechu, krótka recenzja, Czupakabra cmentarna, DDH New England Deepa,
kooperacja Harpaganów, JD Overdrive i Chmielobrody. Dużo truskawki wsmakuje w aromacie, pewnie od straty. Cytruski, owoce tropikalne. Dosyć słodkie. Może się wydawać trochę ciężkie w odbiorze. Ale bardzo dobre piwko. Lekka goryczka. Z czystym sumieniem mogę polecić. Pozdro Harpagany, pozdro Chmielobrody, wasze zdrowie. Cześć, tutaj Zastosowani. Dzisiaj szybko ocena nowego piwa z browaru Harpagan. Chupacabra Cmentarna, czyli DDH New England Double IPA. Piwo powstało we współpracy z zespołem JD Overdrive oraz ze znanym i lubianym Chmielobrodem. Zwolnienie blokady już nastąpiło, bo to jest trzecie ujęcie, a teraz ocena. Ciemnozłota barwa. Wręcz takie błotko. Tak, bardzo zmętnione. Bardzo owocowe, słodkie. Bardzo słodki aromat. Takie dojrzałe owoce tropikalne w tle trochę zespół cytrusowego. W smaku również wyraźna słodycz. Owoce tropikalne na czele. Tutaj trochę cytrusów, niskie wysycenie, nieco gęstawe, goryczka. Goryczka fajna, nie za wysoka, ale fajnie zaznaczona. Wyraźna. Bardzo smaczne, polecamy. Szukajcie w dobrych sklepach z kraftem. No i to tyle. Bardzo wszystkim dziękuję za to, że poświęciliście trochę czasu na nagranie tych filmów, na spróbowanie Chupacabry Cmentarnej i na przysłanie tych filmów do mnie. Sami teraz widzicie, jak to jest nagrywać filmy, chociaż niektórzy z Was robili to już pewnie i wcześniej. Jeszcze raz bardzo, bardzo Wam dziękuję i zachęcam wszystkich do polowania na Chupacabrę Cmentarną, bo co prawda wiem, że chłopaki w kegach już tego piwa nie mają. Pojawia się na imprezach z ich udziałem, zresztą ostatnio właśnie we Wrocławiu, na Wrocławskim Festiwalu Dobrego Piwa. Chupacabra się pojawiła, więc tam łówcie to piwo, ale puszki ponoć jeszcze są, więc w dobrych sklepach specjalistycznych. Szukajcie Chupacabry Cmentarnej, słuchajcie JD Overdrive, naszego ostatniego pożegnalnego albumu Funeral Celebration, no i pod te stypy. Świętujcie z nami. Wasze zdrowie.